bracia i siostry. Ta niedziela wypada w oktawie święta Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której zwieńczeniem będzie święto Niepokalanego Serca Marii. Dodatkowo tutaj w Polsce mamy święto Matki Boskiej Jasnogórskiej, Częstochowskiej 26 sierpnia, tak więc jesteśmy w środku świąt maryjnych, szczególnie kiedy to szczególnie czcimy Maryję Matkę Bożą we wszystkich jej największych tajemnicach. W środę na święto Matki Bożej Niebowzięcia mówiłem o tym, że triumf Maryi jest skutkiem jej niepokalności, niepokalanego serca. I dzisiejsze święto, święto zewnętrzne, świętego Joachima, powinno nam uzmysłowić, że Pan Bóg w swoich planach opatrznościowych nie zostawia niczego zupełnie bez kontroli, że wszystko, co On zaplanował i zarządził dla świata, to wszystko się wypełni. Dlatego właśnie, że spodobało się Panu Bogu odkupić świat poprzez Jezusa Chrystusa, dlatego dał Mu niepokalaną Matkę i dlatego też niepokalana Panna Maryja urodziła się w rodzinie, która jaśniała świętością, w rodzinie świętej Anny i świętego Joachima. Tych dwóch wielkich świętych wybrał sobie Pan Bóg po to, żeby Matka Boża miała od samego dzieciństwa jak najlepszą, jak najbardziej Bożą atmosferę, w której czci się Pana Boga, w której nie ma takiego trudu, jakiego, który byłby za mały, za duży, żeby zbliżyć się do Pana Boga, który trzeba podjąć, ażeby zjednoczyć się z Panem Bogiem. Plan opatrzności Bożej przewiduje dla każdego człowieka, dla każdej pojedynczej duszy, choćby wydać by się mogło najmniej ważnej, najbardziej ukrytej, najmniej utalentowanej jakąś rolę do spełnienia. I musimy wierzyć, że każdy z nas również ma przed sobą do wypełnienia jakąś misję, jakiś żywot, który będzie się cechował pewnymi rzeczami. Pan Bóg nie żąda od każdego człowieka dokładnie tego samego. Owszem, są przykazania Boże, są pewne ogólne wytyczne prawa, do których każdy musi się stosować, ale oprócz tego każdy musi mieć świadomość, że dla niego samego osobiście również jest plan Boży, który musimy wypełnić. Ten plan Boży rozpoznajmy dzięki natchnieniu Bożym i również poprzez to, co mówi nam świat zewnętrzny, to, co mówi Kościół, wydarzenia, w których uczestniczymy, wszystkie te rzeczy, z których łatwo poznać, że każdy z nas ma jakąś rzecz do wypełnienia. I od tego, czy wypełnimy tę rzecz dobrze, to zadanie dobrze, będzie zależało nasze wieczne zbawienie. Stąd też taka bojaźń każdego z nas powinna być, żebyśmy te rzeczy, które nam są przeznaczone, te rzeczy, które nam Pan Bóg wyznaczył, te role wypełnili jak najlepiej. Kapłani muszą być dobrymi kapłanami, wierni muszą być dobrymi, wiernymi. Osoby, które mają rodziny, powinny być jak najlepszymi rodzicami dla dzieci, małżonkami, dla współmałżonków, a osoby samotne mają z kolei obowiązki innego typu, powinny szczególnie swój wolny czas przeznaczać na rzeczy, które Pan Bóg od nich wymaga, na wszystkie te prace, które związane są z winnicą Pańską. Z tego wszystkiego będzie nas Pan Bóg rozliczał i żeby zatriumfować z naszą Królową w niebie, musimy już teraz przeprowadzić solidny rachunek sumienia, czy do tej pory się nie opieraliśmy łasce Bożej, czy do tej pory nie byliśmy leniwi, niepokorni, nieskorzy do pracy, którą wyznaczył nam Pan Bóg. Jednocześnie zadania, które są nam wyznaczone, nie powinny wzbudzać w nas pychy, bo Pan Bóg doskonale wie, na co każdego z nas stać i to przede wszystkim Jego łaska, która nas umacnia, która nas ożywia, która jest dla nas natchnieniem, która nami kieruje i ta łaska jest tą rzeczą, która przede wszystkim w nas pracuje, nasza współpraca z łaską, jakkolwiek konieczna, jakkolwiek wymagana, to jednak jest drugorzędna. Ta pokora jest powodem, dla którego nie powinniśmy się zbytnio chlubić z tego, co osiągnęliśmy, bo musimy mieć świadomość, że wszystkie nasze zasługi są w gruncie rzeczy też poniekąd darami, że nasze zasługi są dosyć w gruncie rzeczy marne, niewielkie w porównaniu z tym, co moglibyśmy uczynić w porównaniu
z tym, co moglibyśmy zrobić, gdybyśmy naprawdę szczerym, ochotnym sercem otworzyli się na natchnienie Boże, na natchnienie Ducha Świętego. Tego wymaga od nas Pan Bóg. Każdy ma swoją rolę. Święty Joachim był zwykłym człowiekiem, który miał po prostu rodzinę. Jaśnią świętością takiego dnia codziennego, dobrego życia rodzinnego. Święty Jan Eudes, którego święto dzisiaj również obchodzimy, komemorujemy w mszy świętej, miał inne zadanie. Żył w XVII wieku i opracował liturgicznie formularze mszalne ku czci niepokalanego serca Maryi. Dlatego jego święto jest nieprzypadkowo w tym tygodniu poprzedzającym święto niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny. I również święty Jan Eudes opracował formularze mszalne ku czci Najświętszego serca Pana Jezusa. Pamiętajmy, że te dwa serca są zawsze zjednoczone, że poprzez niepokalane serce Maryi spodobało się Panu Bogu prowadzić nas najlepszą, najpewniejszą drogą do Najświętszego serca Pana Jezusa. Również taki święty Bernard, wielki czciciel Najświętszej Marii Panny, Matki Bożej, miał swoje zadanie do wypełnienia, będąc młodzieńcem, otrzymał zadanie tchnięcia nowego ducha do zakonu cystersów, by stał się ten zakon takim odnowicielskim dla całego Kościoła, by stał się zakonem, który rozpropaguje różne innowacje, zarówno w życiu społecznym, jak i przede wszystkim w życiu religijnym. Święty Bernard, można powiedzieć, rozpalił na nowo żarliwość nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny. Był również wielkim, można powiedzieć, dyplomatą Kościoła, który miał wiele zadań do wypełnienia i wypełnił bardzo dobrze, jakkolwiek nie wszystkie jego misje spełniły się tak, jak on sobie tego życzył. Na przykład krucjata, którą on wspierał, była kompletnie nieudana. Pan Bóg żąda czasami od nas rzeczy, chociaż wie, że pozornie na zewnątrz ich skutek będzie niewielki, ale przecież ten wysiłek, który przedsiębrał święty Bernard, jego cierpienie i modlitwy na pewno przyniosły bardzo wiele ówczesnemu Kościołowi. Musimy zatem być otwarci na to, co mówi do nas Pan Bóg. Czy robimy coś zupełnie prywatnie, niejako w życiu rodzinnym, w życiu domowym, gdzie wydawać by się mogło, że nikt nas nie widzi, ale Pan Bóg nas widzi, to musimy wypełniać wszystkie obowiązki, nie tylko gorliwie, ale też ofiarując je dla Pana Boga i dla zbawienia dusz, przede wszystkim naszej własnej, bo o to się musimy najpierw martwić, ale również dla dusz innych, które są nam powierzone, dla dusz, które potrzebują naszych modłów, również dla dusz zmarłych, które oczekują na każdą jedną modlitwę, dla których każde zdrowaś Mario, dla których każde chwała Ojcu jest ogromną pomocą, ulgą w cierpieniu i odpoczynkiem. Módlmy się zatem za naszych bliźnich, zarówno żyjących, jak i tych cierpiących w czyśćcu. Wszystko zaś ofiarujmy Najświętszej Marii Pannie, ażeby nauczyła nas dobrze modlić się, ażeby nauczyła nas chętnie i gorliwie się modlić, przezwyciężać lenistwo i zniechęcenie duchowe, które jest bardzo szybko do osiągnięcia, bo na co dzień człowiek nie widzi efektów swojej modlitwy. Na co dzień często jest tak, że nasze modlitwy wielomiesięczne, wieloletnie nie dają na zewnątrz widocznych skutków. Ale wiedzmy, że wszystko nam Pan Bóg policzy, że wszystko w ekonomii zbawienia ma swoje miejsce. Nic się, żadna modlitwa nie straci. Tylko z ufnością, z miłością do Matki Bożej ofiarujmy się, ażeby nas zaprowadziła do wiecznej szczęśliwości razem z naszym Panem Jezusem Chrystusem, Królem Wszechświata i Królem Nieba. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niepokalane serce Maryi.